Witamy Państwa ze studia w Warszawie. Dziś tak zwanym Orkanie odbędą się zawody w piłce koszykowej dziewcząt. Ech, pamiętam jakby to było wczoraj. Przepraszam Darku, ale o czym ty mówisz? Moją trzecią żonę poznałem właśnie na takich zawodach. To był cudowny miesiąc małżeństwa. A wracając do teraźniejszości, drużyny, które dzisiaj będą walczyć o zwycięstwo to Ekonom, Orkan, Ekonomik, Tymbark, Mechanik oraz dwie drużyny z Przany Dolnej. Mamy dla Państwa niespodziankę. Zaprosiliśmy do studia gwiazdę ostatniej relacji. Jak Państwo się domyślają, jest nią Marcin Szewczyk. Witam. Na wstępie chciałbym pozdrowić wszystkich fanów. Na ostatniej relacji zadeklarowałeś sympatię do pobliskiej szkoły imienia Józefa Tischnera. Chciałbym się zapytać, czy od tamtej pory czujesz się bezpiecznie w naszej szkole, a może dostajesz jakieś listy z pogróżkami? Oczywiście, że czuję się bezpiecznie i swobodnie, a jedyne listy, jakie dostałem, to listy miłosne od wielbicielek. A wracając do dzisiejszych zawodów, otrzymałem od naszego wysłannika skład naszej żeńskiej drużyny, który prezentuje się następująco. Kinga Pajor, Joanna Ziemiańska, Anna Zygmunt, Joanna Zygmunt, Aneta Oleksy, Anna Młynarczyk, Olga Sebastiańska, Karolina Kuna oraz Marta Bugajska. Zapraszamy Państwa na emocjonującą relację sportową. Witamy Państwa na hali w Orkanie. Mecz między Ekonomią a Przaną Dolną. Pozostałą drużyną naszej grupie to jest Tymbark. Rzuty osobiste dla naszej drużyny. Zawodniczka szykuje się do pierwszego rzutu osobistego. Czy trafi? Tak, jest, trafiła. Teraz przed nią drugi rzut. Włodku, uważasz, że to jest trudniejsza próba? Drugi rzut zawsze jest cięższy od pierwszego. Dochodzą do tego nerwy. Ale popatrzmy w ciszy, czy trafi. Niestety nie. Niestety nie, ale walczmy dalej. Rzut z autu dla naszej drużyny. Zagranie pod kosz. Rzut. Jest. Darku, zobacz, co sędzia pokazuje. Jest to 2 plus 1. Wytłumacz naszym widzom, co to znaczy 2 plus 1? Jest to zaliczony rzut za 2 punkty oraz jeden rzut osobisty. Proszę Państwa, gdyby nasza zawodniczka tu trafiła, odskoczymy mszanie. Będzie to spokojne prowadzenie. Widać, że jest skoncentrowana do tego rzutu. Szykuje się. Moim zdaniem jest to bardzo ciężka sytuacja, ponieważ po dobrze rozegranej akcji musi teraz trafić z bliższa. Kibice zamarli. Zamarli, proszę Państwa, to jest bardzo ważny punkt dla nas. Niestety, niestety brakło. I kolejna akcja naszej drużyny. Szybkie rozegranie, bardzo ładne zagranie. Kolejny pod kosz. Czy trafi? Jest pod koszem i rzuca? Jednak nie, przerzuciła. Jeszcze dobitka z odchylenia jest. Dwa punkty dla naszej drużyny. Prowadzimy, zdeklasowaliśmy rywali. Ale doszły do głosu. Zawodniczka wyskoczyła, niestety nie trafiła. Ale patrz co się dzieje. Tak jest, doskoczyły. Błędy, jeszcze raz błędy. Musimy szybciej ustawić się w obronie. Sygnał końcowy. Zawodniczkę taką ma pokonały mszanę 16 do 12. Dzień dobry, rozmawiam z panem Piłowarem, organizatorem dzisiejszych rozgrywek. Panie Feliksie, niech mi pan powie, jak ocenia pan poziom dzisiejszych zawodów? No dziewczęta widać, że trenowały jakiś czas, przygotowały się. Różnie to wychodzi oczywiście w trakcie gry, w trakcie turnieju, ale widzę, że tutaj jednak duża praca była wykonana przez opiekunów WF-istów. W związku z tym ten poziom można przyznać, że jest zadowalający. Nie jest to może najwyższy poziom, bo dziewczęta nie uprawiają tego profesjonalnie, zawodniczo. Natomiast no, widać efekty szkolenia, także trzeba być zadowolonym. A może nam pan zdradzić, kogo uważa pan za faworyta dzisiejszych rozgrywek, a komu pan kibicuje? Znaczy jak zwykle w kategorii dziewcząt i chłopców tutaj jest, że tak powiem w cudzysłowie, święta wojna między Ekonomem i Ogólniakiem. I prawdopodobnie tutaj te reguły zostaną zachowane, że te drużyny będą mieć największe szanse na awans. Liczę po cichu jeszcze na reprezentację Tymbarku, która powinna znaleźć się w pierwszej trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziewczyny, gratuluję pierwszego zwycięstwa w dzisiejszym turnieju. Jak atmosfera w drużynie? No oczywiście świetna, wygrałyśmy, to samo o siebie. A były może obawy przed meczem? No jak zawsze, my jesteśmy najlepsze. Szkoła Ekonom. A jakie macie plany na ten turniej? My chciałybyśmy wygrać, może się uda. Rok temu drugie miejsce, mało brakło. W tym roku może będzie lepiej. Dziękuję za wywiad. Dziękuję. I kontra drużyny Tymbarku, ale gonimy nasze zawodniczkę. Fantastyczna czapa, niczym NBA. I teraz akcja naszej drużyny. Szybkie zagranie pod kosz. Jest! Do znudzenia, przypominam to Michaela Jordana. Teraz akcja Tymbarku. Zagranie do
zawodniczki na środku i rzut! Matko Julku, co ona trafiła? Miała matka, syna. Wodku, pozwól, że ci przeszkodzę, ale właśnie się rozstrzyga ważny mecz. Zgodzę się z tobą, Darku. Właśnie potrzebowałem tylko 2 punktów do pokonania tym Bartku i wejścia do finału. Powtórzę to głośno i wyraźnie. 2 punktów. Widać to poza zawodniczka, że czują tą presję. Widać, że zawodniczka, która ma wykonać rzut, stresuje się. Ma patrz piłkę... Patrz na kibiców Workana. Kibicują tym Bartkowi, ale my zawsze jesteśmy przy swoim. Ma piłkę w rękach. Popatrzyła na kosz. Na chwilę kipnę. I rzut i jest! Pierwszy rzut osobisty. Wodku, a potrzebna ci pomoc? Nie, już doszedłem do siebie. Zwróćmy uwagę, jest drugi rzut. Dostał 1 punkt do zdobycia. Tylko 1 punkt dzieli nas od finału. 1 punkt! Proszę Państwa, przygotowuj się do rzutu. Trzymajmy kciuki za naszą zawodniczkę. Tak. Przygotowuj się. I leci. Nie trafiła. Rozmawiam z zawodniczkami z Mszany Dolnej. Jak skomentujesz zwycięstwo swojej drużyny? Po prostu moja drużyna jest tak zaje... powiem, że no wynik nie mógł być inny. A jaki cel postawiłyście sobie przed tymi zawodami? Co prawda... Ja wszystko. Tak, jak zawsze my, nie? To tego wam życzę, dziewczyny, i powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Rozmawiam z drużyną mechanika. Dziewczyny, co to się stało, że przegraliście pierwszy mecz? Wina trenera, czy może wasza? Mowa to bardziej nasza niż trenera. Zachowałyśmy. A co najbardziej zawiodło was? Brak strzału, technika. Mam nadzieję, że następne mecze pójdą lepiej i życzę sukcesów. My też mamy taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Końcówka meczu o trzecie miejsce. Jesteśmy dumni z naszych zawodniczek, pokazały charakter i podniosły się po ciężkiej porażce. Druga strona! Teraz krótka przerwa na kawę, po której zapraszamy do studia w Warszawie. Witamy Państwa ponownie w studiu w Warszawie. Zawodniczki po fantastycznych zawodach ostatecznie zajęły trzecie miejsce. Bilans naszej drużyny to zwycięstwo z późniejszymi triumfatorkami turnieju, drużyną z Plany Dolnej oraz porażka z drużyną z Tymbarku. Drugie miejsce zajęła drużyna z Orkana. Podkreślmy także fantastyczny doping na trybunach w wykonaniu zagorzałych fanów Orkana i Ekonoma. Zaprosiliśmy także do studia naszego eksperta sportowego Marcina, odpowiednika Jacka Gmocha. Proszę pana o krótki komentarz do zawodów. Poziom zawodów był bardzo wyrównany, a zawody staje na wysokim poziomie. Co do pracy sędziów nie będę się nawet wypowiadał. Była zawsze, proszę, żenująca. Na sam koniec chwila dla naszych wspaniałych zawodniczek. Beznadziejne to jesteśmy. Co ja go biorę? Tak. Przepraszam, ja będę stał przy wam. No strzeży tutaj, nie? Dobra, mogę zaczynać? Ja mam siedzieć czy nie? Tak, czy bo od razu jest na początku, tak. Dziewczyna, nie patrzę się, ja nie... Bo to nie patrzę się, bo mnie rozprasza sobie. Jak ja widzę tego chłopa, ja już... No, znowu. Dobra, mogę zaczynać? Nie, to jest test. Nie, my już jedziemy na ostro. Ja chciałem się przywitać. I akcja poszło, tak? A. Także ja mnie przeklękam, nie? Nie mam miejsca, panowie, trochę przestrzeni mi dajcie. No. Witam. Na wstępie chciałem pozdrowić wszystkich widzów. Powiedz, że to dzień dobry.
możecie iść spokojnie. Witam serdecznie. Na wstępie chciałbym... Kurwa, że zaciął. Może to normalnie